chodzi po jadalni, słuchajcie, znowu. O, idę ją wygonić. Kuro, idź. Psik. Do swojego domku, do swojego domku. Patrzcie, jak jej w domu dobrze, co? No dobrze, dziewczyny, do domu. Do domu. Fajnie, że do nas wpadłyście. Jesteście mile widziane następnym razem, może w piątek. Na imprezkę. Na imprezkę wpadnijcie. Madziu, zapraszam do pokoju zwierzeń. Dlaczego kury wchodzą do domu? Chyba pomyliły wejścia. Nie wiem czemu. Co zjadły na śniadanie? Dzisiaj kurki co zjadły? Nie jestem pewna. Muszę zapytać Bartka. Chyba Bartek przygotował śniadanie dzisiaj dla nich. Jak realizujesz swoją opiekę nad kurami? Moja opieka jest tylko mental support. Głaszczę i mówię do nich czasami. Ale tak to muszę przyznać, że Bartek się opiekuje nimi lepiej. Gotuje obiady i otwiera kurnik rano. Ja mam ciężko naprawdę z taką z tą mobilizacją. Z niczym nie zdążam. Nawet jeszcze śniadania nie jadłam. Nie skończyłam się robić. Nie zrobiłam dla kur nic. Ja nie wyrabiam ze wszystkim. Nie wiem, co się dzieje. Zastanów się, jak mogłabyś się odwdzięczyć Bartkowi za jego opiekę nad kurami. Okej. Okay. To przygotuję coś do jedzenia dla niego. Co tam jadłeś dzisiaj? Jadłem? No, co jadłeś? A nie wiem, a co? No bo może ci przygotuję coś smacznego. Bo ty się zajmujesz tymi kurami tak non-stop i ja po prostu... Ja mam trochę wyrzuty sumienia, bo ja nie nadążam z tym nigdy. Muszę popracować nad mobilizacją i organizacją. To są takie dwie rzeczy, gdzie nie jestem za bardzo dobra. Biorąc pod uwagę, że to już godzina 15, mobilizacja i organizacja rzeczywiście nie są mocnymi stronami Madzi. Bo jeszcze nie jadłam ani śniadania, szafki nie zrobiłam, siebie nie zrobiłam, włosów nie zrobiłam, ubrania nie założyłam. Nie nakarmiłam kur, nie zrobiłam lunchu, no nic nie zrobiłam. No to co ja mam ci powiedzieć? No Madzi, no. Karol mi zajeżdża. Po prostu zgęszaj ruchy. No właśnie, no. Spieszę się bardzo.